Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Jutro, czyli 23 sierpnia, zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy na polskiej ziemi, ale nie tylko, bo zostanie rozegrane w czterech państwach: Turcja, Węgry, Słowacja, oczywiście, Słowacja, o Bratysławie. W Bratysławie, Budapeszcie, w Łodzi, w Ankarze. 1/16 finału zostanie rozegrana też w czterech miastach. A od 1/8 tylko w Polsce i w Turcji, a od półfinału zostanie rozegrane od półfinału tylko na tureckiej ziemi. Według mnie ten turniej Mistrzostwa Europy stracił trochę na randze, bo jeżeli grają takie zespoły jak Szwajcaria, Ukraina, Finlandia, Hiszpania, gdzie tam piłka siatkowa nie jest na najwyższym poziomie, to według mnie w złym kierunku zmierza, niestety, ale taka jest prawda. W złym kierunku zmierza siatkówka. Ja rozumiem, że trzeba rozprzestrzenić siatkówkę i żeby trafiała do innych państw, aby ta siatkówka się rozwijała, ale nie w tym kierunku powinno iść. Mistrzostwa Europy straciły na randze, tak jak mówiłem wcześniej, bo strasznie dużo tych meczów będzie i według mnie nie jest dobre granie w tylu państwach. Bo tak naprawdę, jeżeli Polki nie zajmą albo pierwszego miejsca, albo drugiego miejsca, to w 1/16 finału nie zagrają u siebie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Taki jest ustawiony system. Może się mylę, ale jak czytałem, oczywiście Polki mają trudną grupę, bo nie będę ukrywał, że Włoszki, Belgijki, Ukrainki, Portugalia i Słowenia. Oczywiście, jeżeli Portugalii i Słowenii nie istnieje piłka siatkowa tak naprawdę na wysokim poziomie. Ukrainie też, ale Ukraina ma niby dobre dziewczyny, młode talenty, które grają we Włoszech, w Rosji, szczególnie w Rosji. To tyle z Włoszkami, oczywiście nie mamy szans. W fazie grupowej Włoszki według mnie są faworytem tej grupy, bo mają najlepszy zespół, dawno nie zdobyły mistrzostwa Europy i są głodne sukcesu i według mnie w tym roku właśnie Włoszki mogą pokazać charakter, bo jak masz na ataku Egonu, na przyjęciu Sylle, Bosetti, gwiazdę tej drużyny, De Gennaro na libero, na rozegraniu Milanow i na środku Kirikelle, Danesi, Rafael Folie i młodą Elenę Pietrini na przyjęciu, to możesz myśleć o zwycięstwie. I według mnie Włoszki są faworytem tego turnieju, nie będę ukrywał. Wiem, że jeżeli drabinka się ułoży, że Serbia wygra grupę i Włoszki wygrają grupę, to w półfinale trafiają Serbki i Włoszki, czyli powtórka z rocznego mundialu, więc nie będzie finału. Chyba, tak jak mówiłem, że Turcja wygra grupę A, bo zaczniemy od początku. Zaczniemy od grupy A, a później wrócimy do Polek. Zaczniemy od grupy A. Tutaj Wam wstawię, jakie drużyny grają w grupie A. Według mnie faworytem tej grupy, do wyjścia z grupy jest Serbia, Turcja, Bułgaria i Francja. O ile, bo jeszcze jest Finlandia i Grecja, gdzie w Grecji i Finlandii jest bardzo na niskim poziomie siatkówka, a we Francji też jest na niskim poziomie, ale coś tam się dzieje, że kobiety po prostu grają w Lidze Mistrzów, grają na najwyższym poziomie. Kiedyś Candace, grała tam Jordan Larson i inne wybitne zawodniczki. Oczywiście to teraz zaspali działacze francuskiej federacji. Ale wyjście z grupy, bo cztery drużyny wychodzą z każdej grupy, nie powinno być problemem. Oczywiście tu będzie rywalizacja między Turcją a Serbią. Nie wiem, czy Turcja nie wygra tej grupy, bo gra u siebie, ma swój turniej, ma finał u siebie w Ankarze. Ale zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście grupę B już mówiłem. Teraz grupa C. Według mnie grupa B jest najtrudniejsza. Grupa C bardzo łatwa. Holenderki, Chorwatki, Azerbejdżanki, Estonki i Rumunki. I Węgierki, oczywiście Węgierki u siebie, ale według mnie Holandia jest pewnym faworytem do wygrania tej grupy. Drugie miejsce Chorwacja, trzecie Azerbejdżan, a czwarte według mnie Węgierki, bo grają u siebie i u siebie zawsze gra się łatwiej i pokazuje się charakter, więc bardzo łatwa grupa. Do wytypowania nie powinno być żadnych problemów. I grupa D, bardzo też trudna grupa i oczywiście one się pomieszają z Polkami później. Bo grupa A, C się miesza, później grupa B, D. I w tej grupie zagrają, już mówię, Białorusinki, Niemki, Rosjanki,
Słowaczki, Hiszpanki, Szwajcarki. I tu też według mnie bardzo trudna grupa, bo ciężko wytypować faworyta. Nie wiem, jak Rosjanie, Rosjanki podejdą do tego turnieju, ale wiem, że widziałem na Instagramie zdjęcia z zgrupowania i przyjechał najmocniejszym składem do Bratysławy. Ale tak mówię, Rosjanki wiadomo, mają swoje problemy. Nie ma tam zawodniczek młodych, takich ambitnych, jak były kiedyś, jak była Gonczarowa i inne, ale na tej fantazji, czyli Ksenii Parubec, Worynkowej, Gonczarowej, Starcewej na rozegraniu, Rosjanki powinny wygrać grupę, bo Niemki też mają swoje problemy i Niemki też mają swoje problemy i nie mają takiego składu ustabilizowanego, że każda zawodniczka może wejść z ławki rezerwowych. I według mnie Niemki mają 1/6 i to jest właśnie problem kadry Niemiec, ale nie myślimy o kadrze Niemiec, zaczynamy od polskiej kadry. Gdzie polska kadra może dojść? Według mnie polska kadra ma szansę na medal. Bardzo, jeżeli zajmie drugie miejsce w fazie grupowej, to bardzo fajnie może się ułożyć drabinka do półfinału. Według mnie celem nadrzędnym Polek powinien być medal, bo Polki są w stanie to osiągnąć. Malwina Smażek na ataku, genialna dziewczyna, genialna atakująca. Jeżeli Joanna Woło albo Marlena Pleśnierowicz będą rozgrywać do wszystkich zawodniczek, nie tylko do Malwiny, bo ta faza grupowa jest trudna. Później przeloty. Jeżeli nie zajmiesz od pierwszego miejsca do drugiego, to polecisz do Bratysławy, gdzie według mnie to jest chore, ale nie o to chodzi. Później polecisz do Turcji. Bardzo dużo przejazdów. Ja rozumiem, że te dziewczyny mogą być zmęczone, bo ten system siatkówki nie pozwala na odpoczynek. Nie będę ukrywał tego. Praktycznie gramy codziennie z przerwą na przeloty. Czyli tak naprawdę nie masz żadnej przerwy przez te tam, nie wiem, 20 dni czy tam 15 dni rozgrywasz mega intensywny turniej. A jeżeli będziesz tylko rozgrywał, jeżeli Joanna Wołosz czy Marlena Pleśnierowicz będzie rozgrywać tylko do Malwiny Smażek, to daleko nie zajdziemy. A mamy też wybitne inne siatkarki, tak jak Natalia Mędrzyk, Martyna Grajber, Łukasik i Stysiak, Martyna Stysiak i inne fajne dziewczyny, środkowe, Alagierska. Kurde, musimy tylko pomyśleć i rozgrywać do każdych zawodniczek. Szczególnie środki powinniśmy grać, bo tak jak mówię, Klaudia Alagierska, młoda dziewczyna, która na zagrywce robi taką robotę, że to się w głowie nie mieści. Ta dziewczyna to jest przyszłość reprezentacji Polski. Konkolewska, wieża na środku, więc powinniśmy po prostu rozgrywać do tych dziewczyn. Zuzanna Efimenko przecież też kolejna wysoka dziewczyna. I powinniśmy grać jak najwięcej środkiem, bo to jest nasz atut. A jeżeli są trudne piłki, to do Malwiny, a Malwinka to skończy, bo to jest wybitna postać, jak na polską siatkówkę. A do tego, tak jak mówię, na przyjęciu Natalia Mędrzyk i Martyna Grajber. Dwie fantastyczne dziewczyny, dwie dziewczyny z Chemika Police, gdzie się rozumieją na boisku fantastycznie. I w takim kierunku bym szedł, bo ja naprawdę widzę Polki bardzo wysoko. Nie mówię, że w finale, ale w półfinale, albo nawet chociaż ćwierćfinale, tam widzę Polki. Bo Polki mają charakter, pokazała to Liga Narodów, pokazały to mecze kwalifikacyjne do igrzysk, bo mecz z Serbią był genialny w wykonaniu Polek. Pomimo, że przegrały, to i tak pokazały charakter, wolę walki i ambicje, których nikt im nie zabierze. I za to trzeba je szanować, za to trzeba je wielbić i czekać na ten turniej, bo to będzie fantastyczny turniej, wymagający, ale przyniesie dużo, dużo emocji. A tak jak mówię, według mnie mistrzem Europy zostanie reprezentacja Włoch, bo ma najlepszy skład i te dziewczyny oczywiście mają swoje problemy, bo jak przegrywają, to nie potrafią tak jakby się skumulować razem, ale jeżeli wygrywają wszystko i wszystko się układa od pierwszego setu, to Włoszki są faworytem tego turnieju. Włoszki grają najlepszą siatkówkę, najlepszy mają atakującą na świecie, mają najlepszą zagrywkę, a nie wiem, jak potraktują te rozgrywki Serbki. Bo tak jak mówiłem, Holenderki widziałem też na Instagramie, grają pierwszym składem, Rosjanki też, Serbki nie widziałem na Instagramie, żeby wstawiły jakiś fajnych fot z drużyną. Serbki, pamiętajmy, że wygrały dwa lata temu Mistrzostwa Europy, a priorytetem był turniej kwalifikacyjny. Oczywiście, każda drużyna narodowa chce wygrać Mistrzostwa Europy, to jest pewne, ale ten system, który nie pozwala na rozwinięcie się, ten system, który według mnie jest karygodny. To co robi Federacja Siatkówki, to jest skandal. Wybierając tyle drużyn, to co mamy. Dla mnie to jest dramat, skandal. I tak nie powinno być.
Nie idźmy w tą stronę, bo siatkówka nie idzie w dobrym kierunku. Ja rozumiem, że im więcej państw, tym więcej pieniędzy do was. Ale w niektórych rejonach trzeba się po prostu skupić na lidze, a nie pchać na Mistrzostwa Europy, gdzie jest wielką rangą turnieju. I takie rozgrywane w czterech miastach, w czterech państwach turnieje nie są dobre, bo te przeloty to są najgorsze. Pamiętajmy, że z Polski do Turcji to jest bardzo dużo kilometrów. O ile do Bratysławy z Polski to jest żabi skok, czy do Budapesztu, ale i tak, zamiast mieć dziewczyny jeden dzień przerwy na odpoczynek, regenerację, na trening może niekiedy, to muszą poświęcić ten czas na przeloty i tam się skupić na kolejnych turniejach. A pamiętajmy, że jak grasz na przykład w Polsce początek turnieju, a na półfinał lecisz do Turcji, to zmiana klimatyczna, wszystko jest inne. I znowu musisz od nowa się regenerować i od nowa szukać motywacji, siły. A nie masz czasu niekiedy, bo zagrasz tylko dwa mecze, bo to jest półfinał i finał. Więc w jakim kierunku my idziemy? Nie wiem. Ale jakby nie jest to najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest, jak ten turniej pokaże po turnieju, jak wyglądają te dziewczyny i czy ten system im przeszkadza, czy nie. Bo w głównej mierze dużo zależy od systemu siatkówki, bo niekiedy dziewczyny dają z siebie maksa. Asystent siatkówki nie pozwala im na to i przez to widzimy takie efekty, jakie widzimy w siatkówce, że są słaby poziom, słabe mecze i słabe zawodniczki przez to, że mamy tyle meczy i tyle napchanych turniej. Dziękuję Wam za oglądanie tego kanału. Tak jak mówię, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, komentarz, dawajcie suby, bo to będzie najlepszy kanał o siatkówce i piłce ręcznej w Polsce, a Wy musicie mi w tym pomóc. Tak jak mówię, włoski mistrzem Europy, Polki z szansami na medal. Nie wiem jak to będzie. Zobaczymy po turnieju. Trzymajcie się. Do zobaczenia.